Cześć. Na początek przyznam się Wam do czegoś. Zawsze miałem bardzo ambiwalentne odczucia do smartfonów z dopiskiem Lite. Po pierwsze, dlatego że przez to, że należały one do flagowych serii, były wysoko wycenione. Po drugie, dlatego że zwykle kompromisy w nich poczynione były zbyt duże i smartfony te były mało opłacalne. Xiaomi 13 Lite, czyli najnowszy Light od Xiaomi, poniekąd zmienił moje postrzeganie takich smartfonów ale nie do końca. Czy warto go kupić i czym się wyróżnia? O tym dowiecie się z tej recenzji. Jestem Kuba Kordasiński i zapraszam Was na materiał o Xiaomi 13 like. Smartfon dociera do nas w dość sporym białym pudełku, na którym poza oznaczeniami modelu nie nadrukowano zbyt wiele informacji. Za to zaglądając do środka, możemy się bardzo miło zaskoczyć, bowiem poza samym telefonem w zestawie znalazło się także podstawowe, ale jednak przezroczyste silikonowe Etui, które z pewnością wystarczy Wam na start do zabezpieczenia waszego telefonu. Oprócz tego nie zabrakło także ładowarki o mocy 67 W oraz przewodu zakończonego złączami USB-A i USB-C. Pod względem konstrukcyjnym Xiaomi 13 Lite robi naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Urządzenie zbudowano z połączenia dwóch tafl szkła i niestety plastikowej ramki. Mimo to ramka nie robi wrażenia tandetnej, choć niestety z racji błyszczącego wykończenia Mocno się palcuje. Front telefonu został zakrzywiony na lewej i prawej krawędzi. Ramki ekranu są stosunkowo niewielkie i w moim odczuciu nie odstają od tego, co spotkamy u konkurencji. Szkło na ekranie to Gorilla Glass 5 generacji, natomiast pochodzeniem szkła na pleckach producent się nie chwali. Skoro jesteśmy już przy pleckach, to tu krótko wspomnę, że tył został wykonany z matowego szkła, co osobiście uznaję za plus. Po pierwsze, wygląda ono po prostu lepiej. Po drugie, jest przyjemne w dotyku i mniej wyślizguje się z dłoni, a po drugie, zdecydowanie mniej zbiera odciski palców, choć tu i tak nie uniknięto tego całkowicie. Na górze znalazła się dwustopniowa spora wyspa z aparatami. Mamy tu łącznie trzy obiektywy: główny o rozdzielczości 50 megapikseli, ultra szerokokątny 8 megapikseli i niestety kompletnie zbędny obiektyw do makro o skromnej rozdzielczości 2 megapikseli. Na prawej krawędzi znalazły się przyciski do regulacji głośności i wybudzania. Są one dobrze spasowane i nie mam co do nich zastrzeżeń. Od spodu umieszczono slot na dwie karty na NoSim, złącze USB-C oraz głośnik. W ogólnym rozrachunku Xiaomi 13 Lite jest naprawdę bardzo smukłym i lekkim urządzeniem, co jest ogromną zaletą. Front Xiaomi 13 Lite wypełnia zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. Oczywiście nie zabrakło częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz oraz wsparcia dla wyświetlania treści w HDR 10 Plus i Dolby Vision. Generalnie rzecz biorąc, jest to po prostu dobry, adekwatny do półki cenowej ekran. Zarówno wyświetlana kolorystyka, kąty widzenia, czernie, biel, jasność minimalna i maksymalna stoją na zadowalającym bardzo dobrym poziomie. Przeciwników zakrzywionych wyświetlaczy mogę tu nieco uspokoić, bowiem krawędzie są dość łagodnie zagięte. Na pokładzie znalazło się także Always On Display. Co istotne, nie ma tutaj żadnych sztucznych ograniczeń wyświetlania, zatem Always On może pokazywać się na ekranie przez cały czas według wybranego przez nas harmonogramu lub tylko przez 10 sekund po dotknięciu. Będąc przy wyświetlaczu, na koniec nie mogę nie wspomnieć też o tym, co znajdziemy na jego górze. Mamy tu bowiem pastylkę, która w zamyśle ma chyba wizualnie udawać Dynamic Island, znaną z ostatnich iPhone'ów. Wysepka w Xiaomi 13 Lite nie pełni absolutnie żadnej dodatkowej funkcji, a ulokowany na niej drugi aparat do mierzenia głębi jest kompletnie zbędny w codziennym użytkowaniu. O tym, że mamy tu do czynienia z urządzeniem średnio-półkowym, bez wątpienia, Mówi nam sporo, już jego specyfikacja. Xiaomi 13 Lite napędza układ Snapdragon 7 generacji pierwszej. Wraz z nim współpracuje 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Ta niestety to tylko UFS 2.2. W ogólnym rozrachunku przez większość czasu urządzenie działa naprawdę zadowalająco i z powodzeniem radzi sobie w codziennym użytkowaniu. Aplikacje uruchamiają się dość szybko, choć pojawiają się tutaj spowolnienia działania i przycięcia animacji odnotowuje jednak że mimo zastosowania 8 GB tutaj zdarza się że uruchomiona niedawno aplikacja potrafi się ponownie przeładowywać. W tym miejscu warto wspomnieć też nieco o kulturze pracy. Podczas codziennego użytkowania smartfon potrafi zrobić się cieplejszy, zwłaszcza gdy korzystamy z niego przez dłuższy czas. Nie są to jednak ani bardzo uciążliwe, ani tym bardziej niebezpieczne temperatury. Xiaomi 13 Lite pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z najnowszą nakładką MIUI 14 i właśnie tego nie rozumiem. Dlaczego telefon, który zadobiutował w tym roku Działa na starszym Androidzie 12, podczas gdy zdecydowana większość urządzeń na rynku startuje już od 13. Pod względem wizualnym, nowe MIUI nie różni się znacząco od poprzednich iteracji. Interfejs jest nieco cukierkowy, ale wciąż dość estetycznie wyglądający i po prostu może się podobać. Generalnie rzecz ujmując, MIUI nie jest złą nakładką i da się ją polubić. Zaznaczam jednak, że bywa przy tym kapryśne. Wciąż zdarza się, że powiadomienia z aplikacji pojawiają się z opóźnieniem, mimo wszelkich prób zmiany ustawień priorytetów powiadomień problem i tak występował. Zdarzały mi się też błędy w postaci dość częstego zawieszania klawiatury Gboard oraz bugowania wyświetlania tapety. Pod względem zaplecza komunikacyjnego Xiaomi 13 Lite w zasadzie nic nie brakuje. Mamy tu zarówno sieć 5G, Wi-Fi 6, połączenia głosowe WLT i WoWiFi oraz eSIM. Przez cały okres testów absolutnie żaden z modułów komunikacji nie sprawiał mi żadnych problemów. Osoby korzystające ze słuchawek bezprzewodowych także nie będą zawiedzione, bo znalazły się tutaj zarówno kodeki APTX Adaptive, LDAC i LHDC. Z wyświetlaczem telefonu zintegrowano optyczny czytnik linii papilarnych. Mógłby być on umieszczony nieco wyżej, ale w ogólnym rozrachunku działa naprawdę bardzo dobrze. W ogromnej większości przypadków rozpoznaje on bezbłędnie, szybko i celnie palce. Alternatywnie nie zabrakło też rozpoznawania twarzy, choć jest ono realizowane wyłącznie za pośrednictwem aparatu do selfie. A teraz przechodzimy do zdecydowanie mniej przyjemnej kwestii. Smartfon został wyposażony w pojedynczy głośnik mono. Coś takiego nie przystoi urządzeniu z tej półki w tym roku, zwłaszcza że smartfony z dużo niższej półki potrafią mieć już głośniki stereo. Głośnik jest donośny, tego mu nie mogę odmówić, ale to w zasadzie jego jedyna zaleta. Dźwięk jest płaski, nie ma tu ani kszty basu, słychać przede wszystkim środek i górę. Dużo lepiej od głośnika spisują się za to wibracje. Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4,5 mAh. I tutaj wybaczcie, bo zwykle mówię Wam o wynikach na włączonym ekranie. Tym razem jednak nie mogę tego zrobić, bo z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nakładka MIUI w tym modelu nie wyświetla SOTU. W moich rękach ją. 13 light wytrzymywał zazwyczaj pełną dobę dość intensywnego użytkowania. Zazwyczaj jeśli odłączyłem go od ładowarki o 10 rano, o 22 miał jeszcze spokojnie około 30% baterii. Smartfon naładujemy z maksymalną mocą 67W przy pomocy dołączonej do zestawu ładowarki. Ładując od 1%, pierwsze 50% pojawiało się na ekranie już po upływie 18 minut, a pełne naładowanie następuje po około 40 minutach. Niestety, zabrakło ładowania indukcyjnego. A teraz przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Do aparatu. W ciągu dnia, w dobrych warunkach oświetleniowych zdjęcia wykonywane Xiaomi 13 Lite przy pomocy głównego obiektywu wychodzą naprawdę dobre i będą w stanie zadowolić wielu użytkowników. Rozpiętość tonalna jest zadowalająca, kolory żywe choć w moim odczuciu momentami zbyt przejaskrawione. Całościowo mogło być więcej detali, a sam HDR mógłby działać lepiej. Wyraźnie gorzej spisuje się za to ultraszeroki kąt. Zdjęcia nim wykonywane są dużo mniej szczegółowe, często ciemniejsze, a kolorystyka zwykle kompletnie rozjeżdża się względem głównego obiektywu. Teraz kilka słów o selfie. Ciekawostką jest zastosowanie dwóch diod doświetlających na górnej ramce ekranu. Próbowałem sprawdzić to rozwiązanie w różnych scenariuszach i niestety, zwykle twarz była za bardzo prześwietlona, a dochodziło jeszcze do tego zaszumienie wokół przez małą ilość światła w pozostałych miejscach kadru. Same selfieki wychodzą po prostu ok. Kadry nie są przepalone, kolorystyka jest dobra, a ostrość i szczegółowość zupełnie wystarczające. Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z telefonu, tu zapraszam Was do tekstowej recenzji na tabletowo.pl, link znajdziecie w opisie. Podsumowując, Xiaomi 13 Lite to po prostu dobry średniopółkowiec. Z powodzeniem zadowoli ją sporą rzeszę klientów, którzy nie oczekują zbyt wielu możliwości flagowych, a po prostu smartfona, który nie zamula w codziennym użytkowaniu, ma dobrą baterię i robi dobre zdjęcia. Do pozytywów warto zaliczyć dobrą wydajność i kulturę pracy w codziennym użytkowaniu, zadowalający czas pracy na baterii i szybkie ładowanie. Ekran jest bardzo dobry, zaplecze komunikacyjne kompletne, a główny aparat, zwłaszcza w ciągu dnia, spisuje się nieźle. Zdecydowanie mniej podoba mi się przede wszystkim głośnik mono, który jest wstydem w tej cenie. Brak Androida 13 w świeżym modelu telefonu także jest warty odnotowania, a samo MIUI... Bywa momentami bardzo kapryśne. Zabrakło też wodoszczelności. A szkoda, bo bezpośredni konkurent tego modelu, czyli Galaxy A54, takową oferuje. Aparat ultra szerokokątny mógłby być lepszy, a zamiast pamięci UFS 2.2 powinno pojawić się coś lepszego. Koniec końców, Xiaomi 13 Lite jest godnym rozważenia średniakiem, ale bynajmniej nie jedynym słusznym wyborem i nie idealnym. I to na dzisiaj tyle. Mi pozostaje jedynie pożegnać się z Wami, ale zanim zadam Wam pytanie: co sądzicie o Xiaomi 13 Lite? Czy bylibyście skłonni go kupić w cenie około 2500 zł? Czy uważacie, że jest za drogi? A może twierdzicie, że są inne alternatywy, takie jak na przykład Samsung Galaxy 54 czy inny model od Xiaomi, czyli Redmi Note 12 Pro? Plus? Czekam na Wasze komentarze. Będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, jeśli materiał Wam się podobał. I subskrypcji na kanale, abyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. Materiałami od Kasi, od Kuby, no i ode mnie. Dziękuję Wam za oglądanie. Pełna tekstowa recenzja tego modelu już znajduje się na tabletowo. Link w opisie. Dziękuję, trzymajcie się ciepło.